Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. A że mamy początek nowego miesiąca, to czas na ulubieńców poprzedniego, czyli będą to ulubieńcy sierpnia. Tak naprawdę będą to tacy bardzo wakacyjni ulubieńcy. Sierpień to ostatni miesiąc wakacji, znaczy zależy dla kogo. Ja jeszcze mam miesiąc, natomiast dla większości jednak jest to koniec wakacji, także to będzie takie troszeczkę podsumowanie tych wakacji. Widzicie, jestem dzisiaj w takiej troszeczkę innej wersji, ale byłam na make-upie, mam zrobione włosy, więc możecie mnie zobaczyć trochę w innym wydaniu. Teraz przejdę już do poszczególnych kategorii, bo jest tych rzeczy naprawdę sporo. Pierwszą rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest gadżet kosmetyczny. Gadżet, o którym Wam już kiedyś wspominałam, kiedyś Wam go polecałam, natomiast teraz mam jego nowszą wersję i jest to Foreo Luna Mini 3. Czyli udoskonalona wersja tej dwójki, o której Wam opowiadałam parę miesięcy temu. Przez ten cały czas używałam tego produktu, teraz mam tą nowszą wersję, którą też zaczęłam stosować i zaraz Wam powiem w ogóle, czym ona się różni i co jest takiego fajnego w niej. Przede wszystkim to, że jakby ja od pewnego czasu zaczęłam w miarę regularnie ćwiczyć, wprowadziłam dietę, więc jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to mogliście zobaczyć, że siłownia to trochę taki mój drugi dom. I właśnie ta szczoteczka Foreo jest super pod tym względem, że ona fajnie Wam czyści twarz właśnie po treningu. No i stała się ona pewnego rodzaju takim niezbędnikiem dla mnie, jeśli chodzi właśnie o oczyszczanie swojej twarzy po treningu. Ona usuwa Wam nadmiar potu, skutecznie oczyszcza Wam cerę, także to jest super. Druga rzecz, która jest mega fajna w tej nowszej wersji, to to, że macie tutaj taki tryb Glow Boost. I to jest tryb takiego przyspieszonego 30-sekundowego oczyszczania twarzy. Więc to jest zdecydowanie bardzo fajna opcja dla kogoś, kto nie ma za dużo czasu, potrzebuję wszystko zrobić na szybko, więc bardzo często właśnie w podróży czy na treningach mi się ta opcja przydaje. I co jest też jeszcze bardzo fajne, to teraz możecie podłączyć swoją lunę do aplikacji. Możecie sobie wybrać konkretne tryby czyszczenia Waszej twarzy i możecie wszystko kontrolować właśnie w aplikacji i macie tam opcję znaleźć moją lunę. Słuchajcie, ja wiecznie coś gubię, naprawdę. Ja nie potrafię odnaleźć połowy rzeczy w moim mieszkaniu, więc to jest też bardzo pomocne, bo czasami nie wiecie, gdzie coś zostawicie, teoretycznie powinno być to w łazience, no ale tak jak mówię, zabieram to ze sobą na treningi, więc często może się to gdzieś zapłacić w jakiejś torbie, więc opcja super. Także tak jak mówię, to jest Foreo Luna Mini 3, więc jeśli chcecie sobie przetestować, to naprawdę ja Wam to z całego serca polecam. Jeśli chodzi o kosmetyki, powiem Wam teraz o moim ulubieńcu, jeśli chodzi o podkłady, dlatego że w ostatnim czasie zaczęłam testować podkład z MAC-a, Studio Fix, i to jest akurat numerek NC15. Ja dlatego, że dosyć często wybieram się na opalanie natryskowe, nie używam już najjaśniejszych podkładów. I to jest podkład, który bardzo, bardzo polubiłam. Jego jedynym minusem jest, słuchajcie, to, że on nie ma żadnej pompki, tylko tak naprawdę musicie go sobie nalewać na rękawie. Natomiast nic się z niego nie wylewa. Nawet w takiej opcji. Ja tak naprawdę zjeździł przez ostatnie parę miesięcy ze mną wiele miejsc i jak widzicie, super się trzyma. Także to był mój w ogóle pierwszy raz, kiedy używałam podkładu z MAC-a. Ale że miał bardzo fajne opinie, to stwierdziłam, że sobie sprawdzę i zdecydowanie mogę Wam ten produkt polecić. Naprawdę mi się sprawdza super. Też często pytacie, jakich podkładów używam na co dzień. Jak widzicie mnie, to używam ostatnio właśnie tego podkładu z MAC-a. Przechodząc teraz do kategorii z rzeczami, polecę Wam coś, co jest takim moim niezbędnikiem, naprawdę. Jest to dzbanek Duffy, dzbanek do filtrowania wody i powiem Wam szczerze, że odkąd zaczęłam regularnie pić wodę i piję tylko wodę, u mnie tych butelek wody troszeczkę się jakby zbierało w domu, dużo plastiku przez to używałam, a staram się to cały czas, tak jak mówię, ograniczać, nie jestem jakimś ideałem i popełniam nadal masę błędów, jeśli o to chodzi, ale jakby z dnia na dzień staram się być jakby lepsza w dbaniu o nasze środowisko. Zaczęłam tego używać i tutaj po prostu macie filtry, które sobie tam wymieniacie. One tutaj fajnie, bo sobie teraz akurat Wam pokażę, będzie świecił się na czerwono, dlatego że mam stary filtr. Natomiast tutaj możecie sobie sprawdzić, czy filtr jest jeszcze ok. Jak świeci się na niebiesko, to wtedy wiecie, że jest ok. Jak żółty, to macie wymienić wkrótce, a czerwony to trzeba wymienić natychmiast. Także dawajcie sobie tutaj wodę, ona Wam się fajnie filtruje i po prostu nie produkujecie jakichś kilogramów plastiku, tylko tak naprawdę macie wodę na już. To jest coś, co mega Wam polecam. W domu fajnie mieć taki dzbanek i po prostu możecie mieć
dostęp do wody pitnej cały czas. Słuchajcie, teraz czas na ubrania i coś, o czym Wam teraz powiem, to taki mój też must have, jeśli chodzi o wakacje, ogólnie całe wakacje. Ja uwielbiam chodzić w topach, natomiast coś, co bardzo polubiłam w te wakacje, to takie koronkowe topy. Pokazywałam Wam je u mnie na Instastory. Jest to top z H&M-u, tak kupiłam się na dziale z bielizną, więc można to stosować jako stanik, ale jest on na tyle zabudowany, że można również używać tego jako taki top, tym bardziej, kiedy są takie upały. No to myślę, że jest to fajna sprawa. Ja często chodziłam właśnie w takich topach na festiwalach, na przykład na imprezy, więc to jest akurat, tak jak mówię, H&M. Mam jeszcze taki biały, ale tak naprawdę takie koronkowe topy to znajdziecie teraz wszędzie. Bardzo, bardzo Wam polecam. Słuchajcie, chyba nie ma ulubieńców bez jakichś moich ulubionych butów, ale ja jestem totalnie buciarą. Kocham torebki i buty, ale buty chyba bardziej niż torebki. Uwielbiam w ogóle buty sportowe, jakieś sneakersy. Przez ostatnie parę ulubieńców ciągle polecałam Wam Triple S-y, Balenciagi. Tym razem nie będą to Triple S-y, a będą to buty, na które polowałam, powiem Wam, no może ponad rok, naprawdę bardzo, bardzo długo. Kwestia była taka, że ja sobie upatrzyłam jeden konkretny kolor i ten kolor był wiecznie wszędzie wyprzedany. W końcu udało mi się je dorwać, dorwałam je na Moliera 2 w Warszawie. Są to dosyć popularne sneakersy od Alexandra McQueena, które tak się prezentują. Myślę, że dobrze kojarzycie je, bo tak jak mówię, są to bardzo popularne buty. Ja je widziałam u wielu dziewczyn i one mi się po prostu podobały. Nie chciałam ich mieć dlatego, że każdy je ma, tylko po prostu strasznie jakby lubię takie buty na wyższej podeszwie. Tylko jakby moim problemem było to, że sobie upatrzyłam, że strasznie chcę mieć te, które mają z tyłu tutaj ten fragment pudrowo-różowy. No i to jest jeden z najpopularniejszych kolorów i naprawdę ciężko było te buty dostać, ale na Moliera 2 się udało, także tam możecie się w ogóle dodać, wiecie, do listy oczekujących, a potem przyślą Wam maila i akurat pewnego dnia ten mail do mnie przyszedł, że moje wymarzone buty już są, że ja Wam naprawdę te buty mega polecam, pasują do wszystkiego, są wygodne, nie mogę powiedzieć o nim złego słowa, bo nawet mnie nie obtarły, a to aż dziwne. Dla mnie w ogóle białe buty to jest najpiękniejsze, co może istnieć, mimo tego, że się brudzą, także jak coś, to są buty Alexandra McQueena i możecie je dostać na Moliera 2. Przechodzimy teraz do wydarzeń i powiem Wam szczerze, że sierpień był takim dosyć owocnym miesiącem pod tym względem. Dlatego też nie będę się rozgadywać o każdym z tych wydarzeń. Większą, szerszą relację z każdego z nich możecie zobaczyć u mnie w highlightsach na Instagramie. Zrobiłam wyróżnione relacje z każdego z tych wyjazdów czy z tych imprez, o których tutaj opowiadam. Także po prostu tam Was odsyłam, tutaj Wam tylko w skrócie opowiem, co się działo. Więc pierwsza rzecz to Polish Hip Hop Festival. Tak jak Wam wspominałam już w jednych ulubieńcach, od pewnego czasu przerzuciłam się bardzo na polską muzykę, polski rap. Zdecydowanie więcej słucham polskiej muzyki niż zagranicznej. Totalnie się to u mnie zmieniło. Zmienił mi się tak gust, że teraz naprawdę słucham bardzo dużo polskiej muzyki i więc cieszę się, że byłam na tym festiwalu, bo były tam fajne koncerty, koncerty osób, których słucham. Więc fajnie się tam bawiłam. Był m.in. Smolasty, był Problem, Chill Wagon, który uwielbiam i jest takim moim hitem tych wakacji. Także świetnie się bawiłam i naprawdę festiwal był super. Niestety byłam tylko jednego dnia. Może w przyszłym roku uda mi się już pojechać na pełen festiwal. Zobaczymy. Zaraz po Polish Hip Hop Festival wróciłam do Warszawy i dosłownie za parę dni pojechałam na festiwal w Budapeszcie. Festiwal, który nazywa się Sziget, mówiąc poprawnie. Jest to festiwal, na którym już byłam dwa razy, to był mój trzeci raz, tylko że za każdym razem byłam, Wam powiem szczerze, tylko na jednym dniu tego festiwalu. W tamtym roku był to Shawn Mendes, dwa lata temu The Chainsmokers, a w tym roku razem z marką H&M wybrałam się jakby na cały festiwal. Festiwal ogólnie trwa 7 dni, nie było na każdym, natomiast no uważam, że jest to już taki hardcore. Festiwal jest naprawdę pięknie przystrojony, jest to jeden z popularniejszych festiwali w Europie. Także jak macie kiedyś okazję się wybrać na Sziget, to bardzo serdecznie Wam polecam. Z takich moich topowych koncertów na tym festiwalu w tym roku wydaje mi się, że był Post Malone, który był w tamtym roku na Openerze i naprawdę ja uwielbiam jego muzykę, więc fajnie się bawiłam. No i zaraz po Sigecie wróciłam do Warszawy na moją imprezę z Martini. Słuchajcie, mega się cieszę na tą imprezę, jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona, dlatego że jakby miałam bardzo wielki wkład w tą imprezę i muzyka, która leciała i jakby wszystkie jakieś tam szczegóły. Fajnie było zorganizować coś swojego i też fajnie, że przyszło bardzo dużo moich znajomych, więc wszystkich z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Była super zabawa. Ja się świetnie bawiłam, z tego co wiem, to moi znajomi również. Także to była taka domówka, którą organizowałam razem z wujaszkiem.
No i tak jak mówię, tutaj pewnie polecam jakieś filmiki, a pełna relacja jest na moim Instagramie. Kolejne wydarzenie to mój wyjazd do Tajlandii. Byłam pierwszy raz w Tajlandii, byłam tam na wakacjach przez ponad tydzień. Naprawdę super doświadczenie, totalnie inna kultura, fajnie było coś takiego zobaczyć. Jeśli chodzi o Azję, to jakby nie odwiedziłam jeszcze wielu miejsc tam, więc jakby to jest takie kolejne, dzięki któremu miałam styczność z tą kulturą. Podobało mi się bardzo, było strasznie ciepło, więc musicie być na to przygotowani, że jest tam naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ale zwiedzaliśmy Bangkok, odwiedziliśmy również sanktuarium dla słoni, które uważam było jednym z takich lepszych miejsc, które odwiedziłam. Było to niesamowite doświadczenie, możecie sobie więcej przeczytać w internecie. Natomiast no, jest to miejsce, gdzie po prostu trafiły słonie, które w przeszłości no niestety nie miały za fajnej historii, były bite, były wykorzystywane przez ludzi i jakby te słonie zostały uratowane i znajdują się w tym sanktuarium. Ważne jest to, żebyście wiedzieli o tym, że jadąc do takich miejsc właśnie jak Tajlandia, gdzie około 80% słoni jest nadal wykorzystywanych w celach turystycznych, jest wykorzystywanych na tym, żeby turyści sobie na nich jeździli, przez co te słonie przeżywają tak naprawdę ogromny terror. Dlatego ważne jest to, żebyście jadąc do takich miejsc wiedzieli i mieli świadomość takich rzeczy i wybierali właśnie te atrakcje, można powiedzieć, te miejsca, które jakby nic złego tym zwierzątkom nie robią, a wręcz przeciwnie, jesteście w stanie im pomóc. No i słuchajcie, ostatnie wydarzenie, o którym chciałabym powiedzieć jak najwięcej, a nie mogę powiedzieć jeszcze nic, dlatego że impreza jest jutro. Nagrywam ten filmik wcześniej, nie byłabym w stanie jakby tego przeskoczyć. Także mówię tutaj o mojej drugiej imprezie z cyklu Little Monster Tour, imprezie organizowanej razem ze Sketch Night, czyli klubem w Warszawie. Tak jak mówię, w czerwcu była pierwsza impreza w stylu Nowego Jorku, a teraz robimy imprezę w stylu Los Angeles. Za dużo nie chcę Wam zdradzać, bo tak naprawdę nie wiem, co do końca się wydarzy. Na pewno będzie dużo bardzo dobrej muzyki. To, co się najbardziej chyba kojarzy nam z Los Angeles, czyli oczywiście palmy, no i tak naprawdę dużo innych niespodzianek, ale myślę, że żeby nie mówić o rzeczy, o której jeszcze nie mam tak naprawdę do końca pojęcia, to więcej szczegółów podam Wam w kolejnych ulubieńcach. Przechodzimy do mojej ulubionej kategorii, czyli do muzyki. Słuchajcie, tak tylko mówię, że jak coś zapraszam na mojego Spotify'a, bo tam aktualnie jakby za każdym razem na bieżąco robię playlisty, gdzie możecie wiedzieć, czego słucham na co dzień i zdecydowanie tych piosenek jest tam więcej niż tutaj w ulubieńcach. Natomiast z takich top of the top teraz Wam powiem, tutaj sobie spisałam, żeby o niczym nie zapomnieć. Przede wszystkim Superman, piosenka Jepsona i Multiego. Bardzo ją lubię, powiem Wam szczerze, że strasznie mi się wkręciła. Jest jedną z takich moich ulubionych teraz piosenek, więc zdecydowanie to. Nie jestem na koncercie, lecę jak Superman. Lecę mojej publiki. Kolejna piosenka to nowy numer Ariany Grande, czyli Boyfriend. Uwielbiam tekst tej piosenki, uwielbiam teledysk, uwielbiam w ogóle całą Ariany Grande, więc to jest kolejna piosenka, która zdecydowanie jest ulubieńcem. Dalej piosenka z nowego albumu Taco, jest to taki mój chyba numer top of the top ze wszystkich, czyli W piątki leżę w wannie, nutka, która powstała razem z Dawidem Podsiadło. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. I słuchajcie, coś, co w ogóle jestem w szoku, że jeszcze nie pojawiło się w ulubieńcach, bo słucham tego nałogowo od paru miesięcy i w ogóle jestem zdziwiona, że nie pojawiło się to we wcześniejszych, czy tych sprzed dwóch miesięcy na przykład, więc teraz nadrabiam, mimo tego, że już nie słucham tej piosenki tak nałogowo jak wcześniej, to uważam, że musi ona być w ulubieńcach, bo naprawdę strasznie ją przewałkowałam, czyli Safari, piosenka Smolastego, Jepsona, Kizo, którą na pewno dobrze kojarzycie, bo wiecznie jest naprawdę na moim Instastory i na każdej imprezie, gdzie tylko ona leci, zawsze Wam to nagrywam. Miasto znowu szczerze kłe, patrzą na nas jak na lwy, twoja suka chce mnie gryźć, kiedy znów nie dają żyć. Słuchajcie, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że coś tutaj fajnego dla siebie znajdziecie. Możecie dać mi znać w komentarzach na przykład, jakie były Wasze ulubione piosenki sierpnia albo jakieś produkty, które chcecie mi polecić. Bardzo chętnie sobie przetestuję. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!